Czy gdyby była możliwość, wróciłabyś do Polski? Masz kontakt z przyjaciółmi z Polski? Czy chcesz całe życie spędzić w Stambule? Nie obawiałeś się związku z chłopakiem przez taką różnicę kultur i religii? Czy w Turcji jest bezpiecznie wieczorem, jeśli wychodzi się samemu? Ile chcecie mieć dzieci? Ciężko było ci je przeprowadzić i zostawić rodzinę w Polsce. Pamiętam, że ja przez pierwszy tydzień płakałam. Hejka, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na Q&A. Mega dawno nie było u mnie tego typu filmiku. Gdzieś tam czasami pytanka od was przewijały się na vlogach, ale żebym tak sobie usiadła i przez cały film odpowiadała. Ostatni filmik sprawdziłam, że Q&A pojawiło się 9 miesięcy temu. Nie wiem, kiedy to zleciało i nie wiedziałam, że aż tyle nagrywam na YouTubie. Także zapraszam was na drugą część Q&A. Chciałabym jednak, żeby takie filmiki pojawiały się troszeczkę częściej, może co około 4 miesiące, ponieważ przychodzi też tutaj dużo nowych osób, z czego oczywiście bardzo się cieszę. Wszystkie pytania brałam z mojego Instagrama, także jeżeli chcecie mi zadać pytania do kolejnego Q&A, wbijajcie koniecznie, bo tam będziecie właśnie mogli to zrobić. Nie spodziewałam się, że tych pytań będzie tak dużo, porobiłam sobie tutaj screeny na moim telefonie. Wybrałam parę z nich, także już nie przedłużam. Mam nadzieję, że ten film wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, komentarz i zapraszam do oglądania. Jak się dzisiaj czujesz? Dzisiaj się czuję bardzo dobrze, mam bardzo dobry humor. Jak patrzę przez okno, to jest po prostu bezchmurnie, słonecznie, więc to na pewno mocno na mnie wpływa. Zawsze mam coś takiego, że jak jednak wstanę, wezmę prysznic, zrobię włosy, pomaluję się, wiecie, zjem jakieś pyszne siadanko, to właśnie tak fajnie na mnie działa i wtedy mam od razu z rana właśnie dobry humor. Czy gdyby była możliwość, wróciłabyś do Polski? Muszę wam powiedzieć, że gdzieś tam jednak taką możliwość mamy, ponieważ gdybyśmy bardzo chcieli się wyprowadzić do Polski, to na pewno byśmy załatwiali wszystkie dokumenty, żeby tylko wyjechać. Ale słuchajcie, na razie takich planów w ogóle nie mamy. Dobrze nam się tutaj żyje. Kieram gdzieś tam robi coś nowego, jeżeli chodzi o jego pracę. Ja uwielbiam mieszkać w Turcji, dobrze się tutaj czuję. Może za parę lat nam się zmieni, będziemy chcieli wyprowadzić się do Polski albo do jakiegoś innego kraju. Nigdy nie mówię nie, ponieważ no nie wiadomo, co przyniesie nam ta przyszłość. Ale na ten moment na pewno oboje zostajemy w Turcji, bo tutaj po prostu czujemy się dobrze. Od zawsze umiałaś angielski tak dobrze? Jeśli nie, jakie masz porady, żeby się go nauczyć? Ja słuchajcie, w ogóle nie umiałam angielskiego. Znałam tylko jakieś podstawy, które tam uczą się dzieci w podstawówce, ale u mnie naprawdę tak było. Nie umiałam się nauczyć tego angielskiego w szkole po prostu za nic. Dopiero jak wyjechałam na wakacje do Turcji, poznałam tutaj Kerema, i my naprawdę ze sobą rozmawialiśmy codziennie przez kamerkę, więc jeżeli macie na przykład kogoś, z kim możecie rozmawiać po angielsku, to jest super sprawa, bo jednak wydaje mi się, że w ten sposób najłatwiej się nauczyć tego języka. Jak poznałam Kerema, gdzieś tam wydaje mi się, że poczułam taką wewnętrzną motywację, żeby tego angielskiego się nauczyć i tak bardzo chciałam z nim rozmawiać, więc tego angielskiego naprawdę szybko udało mi się nauczyć, ale też słuchałam dużo piosenek po angielsku, wtedy miałam vibe na takie piosenki, wiecie, typu All of Me, Impossible i tak dalej i na pewno mi to też dużo dało. Słuchałam tych piosenek w kółko, dzięki czemu zapamiętywałam tekst. Rozmawiając na przykład z Keremem, ja wiem, że robiłam wtedy mnóstwo błędów, ale właśnie o to chodzi, żeby robić te błędy. Kerem mógł mnie poprawiać, bo on znał angielski dużo lepiej i trzeba po prostu próbować rozmawiać w tym języku. Ja mam ten problem teraz z tureckim, że jak gdzieś wychodzę, to staram się mówić po angielsku, a wiem, że gdybym mówiła po tym turecku, nawet z błędami, to nauczyłabym się go zdecydowanie szybciej, tak jak było to w przypadku angielskim. Jak zmieniło się twoje życie na przestrzeni przeprowadzki? Masz kontakt z przyjaciółmi z Polski? Na pewno moje życie zmieniło się bardzo mocno, ponieważ ja do Turcji przeprowadziłam się po maturze, czyli tak naprawdę moje dorosłe życie żyję nim tutaj. Zaczęła się poważniejsza praca, w której pracowałam, w ogóle mieszkanie samemu, wiecie, myślenie o wszystkim. Jestem daleko od rodziców, zostawiłam tak naprawdę te swoje całe życie w Polsce. Jeżeli chodzi o kontakt z moimi przyjaciółmi, ja nigdy nie byłam osobą, która miała, wiecie, 10-15 przyjaciół. Ja zawsze wolałam mieć na przykład czwórkę, ale takich, wiecie, którzy po prostu zawsze będą. Z moimi znajomymi ten kontakt na pewno się pogorszył albo całkowicie urwał, a jeżeli chodzi o moich najlepszych przyjaciół, mam dwójkę najlepszych przyjaciół, na przykład Szymona, z którym przyjaźni się już nie wiem ile, 17 lat, no to do dzisiaj tak naprawdę cały czas mamy ze sobą kontakt, oraz moja najlepsza przyjaciółka Natalia, z którą to już w ogóle piszę codziennie, nie ma dnia, żebyśmy nie pisały ze sobą. Jakie miejsca w Stambule poleciłabyś odwiedzić? Jeżeli oglądacie moje vlogi, na pewno widzieliście, że tam przewijają się właśnie miejsca turystyczne w Stambule, które wam pokazywałam, ale jeżeli będziecie w Stambule, no to na pewno polecam się wybrać do Hagi Sofii, chociaż obok jest również błękitny meczet, Taksim Square, Galata Tower, przy której zjecie przepyszny San Sebastian Sernik. Możecie
możecie przepłynąć się również po Bosforze albo popłynąć na Wyspy Książęce, które należą do Stambułu. Pałace takie jak Topkapı czy Dolmabahçe Pałac, więc jest tutaj na pewno co zwiedzać. Czy chcesz całe życie spędzić w Stambule? Tak jak już Wam wcześniej mówiłam, nie wiadomo co, wiecie, się stanie za kilka lat, także nie wiem na ten moment. Na pewno jeszcze przez jakiś czas będziemy tu mieszkać, a w przyszłości może będzie to Polska, może to będzie inny kraj, naprawdę na ten moment nie wiem, więc taka będzie odpowiedź na to pytanie. Nie obawiałeś się związku z chłopakiem przez taką różnicę kultur i religii? Ja Kerema poznałam w młodym wieku, więc w tamtym momencie na pewno o czymś takim, poznając go, totalnie nie myślałam. I ja, słuchajcie, dalej nie odczuwam jakiejś różnicy między nami. Może dlatego też, że Kerem nie jest wierzący. Gdyby był, chodził do meczetu, modlił się w domu, może bardziej bym to jakoś wyczuła. Gdzie kupujesz te piękne topy, które najczęściej nosisz? Ja najczęściej topy mam z Shane, ze Stradivariusa oraz z Bershki. W jakim wieku jest twój chłopak? Kerem ma 26 lat. Chcielibyście się przeprowadzić do większego mieszkania? Tak, bardzo bym się chciała przeprowadzić do mieszkania z jeszcze jednym pokojem. Nasze mieszkanie jest super dla dwóch osób, super się tutaj czujemy, ale jednak chciałabym, żeby ten jeden pokój więcej był. Chciałabym bardzo mieć w domu biuro, żeby Kerem mógł tam się spokojnie zamknąć, popracować, bo on naprawdę bardzo dużo pracuje z domu. On teraz pracuje albo gra przy stole, na którym jemy, więc mi to często przeszkadza i chciałabym, żeby taki pokój po prostu był. Także planujemy zmienić mieszkanie na większe i prawdopodobnie będzie to na początku przyszłego roku. A pokazałam Wam, jak wygląda nasze mieszkanie na filmiku, który już jest na moim kanale, także zapraszam do oglądania. Czy w Turcji jest bezpiecznie wieczorem, jeśli wychodzi się samemu? Zawsze powtarzam, że w Turcji naprawdę czuję się bezpiecznie. Czasami są sytuacje, gdzie na przykład mężczyźni zagadują, wiecie, zatrzymują się, ale jak odpowiadam, że mam chłopaka, to zwykle odpuszczają. Często wracałam sama do domu, gdzie było już ciemno, czy to metrobusem, czy taksówką. Na przykład jak pracowałam, wiecie, kawałek od domu, to sama wracałam, jeździłam. Jak spotkałam się z moją koleżanką, to też często wieczorami sama wracałam do domu i nigdy nie miałam jakiejś sytuacji, żebym się czuła tutaj niebezpiecznie. Uważam, że w Turcji naprawdę jest bezpiecznie, ale mimo wszystko trzeba uważać, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie, czy to w Turcji, czy w Polsce, nigdy nie wiadomo, także zawsze trzeba być ostrożnym mimo wszystko. Czy chcecie mieć jeszcze jakieś jedno zwierzątko? Na ten moment totalnie nie. Jak wiecie, my mamy dwa psy i to jest naprawdę ogromna odpowiedzialność. Szczególnie Tobi. To jest po prostu pies. Ja nigdy nie widziałam wcześniej takiego psa w życiu. On naprawdę mógłby biegać, bawić się cały czas. To jest niemożliwe, ile on ma energii. Ale na przykład jak wychodzę z nimi na dwór, jest mi zawsze troszeczkę ciężko, bo wiecie, oni są bardzo aktywni na dworzu i nie dość, że muszę ich oboje trzymać, muszę też w tym samym czasie sprzątać po nich, więc jest to ciężkie i jest to duża odpowiedzialność, także na pewno na ten moment nie będziemy mieć żadnego kolejnego zwierzaka. Ile chcecie mieć dzieci? Jeżeli chodzi o Kerema, on wiem, że by chciał mieć tak dwójkę, trójkę dzieci. Ja bym chciała mieć dużą rodzinę, może czwórka. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Może po pierwsze mi się zmieni. Ciężko było cię przeprowadzić i zostawić rodzinę w Polsce. W momencie mojej przeprowadzki do Turcji, jak tutaj leciałam, pamiętam, że ja byłam taka podekscytowana, że ja totalnie o tym nie myślałam nawet. Jak żegnałam się na lotnisku z moimi rodzicami, ja naprawdę byłam taka szczęśliwa, chciałam tylko biec do tego gate'u i już czekać na samolot i lecieć wreszcie do Turcji. Także w momencie lotu tutaj w ogóle o tym nie myślałam i byłam bardzo szczęśliwa. Ale pierwsze 3 miesiące tutaj czułam się trochę dziwnie. Czułam, że nie mogłam się za bardzo odnaleźć, też Kerem dużo wtedy pracował. Ja byłam w domu i pamiętam, że w tym czasie czułam się bardzo dziwnie, mimo że zawsze wiedziałam, że chcę tu mieszkać, że to jest moje miejsce na ziemi, że czułam się tutaj super, to te 3 miesiące były dla mnie ciężkie. Jak pierwszy raz poleciliśmy do Polski i wróciliśmy tutaj do Turcji, to pamiętam, że ja przez pierwszy tydzień płakałam. Jakoś tak nie mogłam sobie z tym poradzić, że wróciliśmy tutaj, że znowu tu jestem sama i bardzo za wszystkimi tęskniłam. Nie wiem, co mi się wtedy stało, ale teraz już totalnie nie mam tego uczucia. Czuję się tak jak kiedyś, że jestem tu szczęśliwa i to jest moje takie miejsce na ziemi. Teraz jak na przykład lecimy do Polski i wracam tutaj, to wchodzę tylko na przykład do mojego mieszkania i czuję się tutaj dobrze. Czuję się jak w domu. Czy Kerem jest zazdrosny, kiedy idziesz ulicą i Turcy na przykład oglądają się za tobą? Może Kerem nie to, że jest zazdrosny, ale bardziej go to denerwuje, bo on zawsze mówił, jak tutaj wszystko wygląda i
Gdzieś tam czasami są takie sytuacje, że idę i ktoś tam mnie zaczepia, to ja pierwsze co dzwonię do Kierema, wtedy go to po prostu wkurza, zawsze mówi, żebym uważała, jak gdzieś sama chodzę, jesteśmy w kontakcie. Jak jestem sama, staram się na przykład założyć coś dłuższego, żeby po prostu sama czuć się komfortowo, no bo wiem, jak to tutaj wygląda. A jeżeli chodzi o mnie, ja na początku, jak tutaj byłam, nie zwracałam za bardzo na to uwagi, ale jak już mieszkam tutaj dłużej, to coraz bardziej mnie też to denerwuje. Jak ktoś mnie zaczepi, zapyta co tam, to jeszcze okej, ale najbardziej wkurzają mnie sytuacje, kiedy na przykład zatrzymuje się obok mnie samochód i są tacy troszeczkę bardziej natarczywi, to w takich sytuacjach znam już turecki na tyle, żebym mogła im coś spokojnie powiedzieć. Czy wasze rodziny się znają? Tak, nasze rodziny się znają. Myślę, że poznali się z 4 lata temu, coś takiego. Moi rodzice byli w mieszkaniu Kierema rodziców, tam się poznali. Czasami moja mama pisała na Instagramie z Kierema mamą, więc jakiś tam kontakt jest, ale bardzo bym chciała, jeżeli moi rodzice znowu przyjadą do Turcji, żeby znowu zrobić takie spotkanie. Czy ciężko jest dostać pracę w Turcji, gdy jest się obcokrajowcem? Mówiłam wam to również na poprzednim Q&A. Jeżeli znacie angielski, kierujcie się w call center. Wydaje mi się, że to jest taka fajna, całkiem prosta praca, ale jeżeli chodzi o na przykład tylko Polski, nie wiem, czy uda wam się tutaj znaleźć taką pracę. Ja o tym nie słyszałam, więc fajnie, jeżeli będziecie znali ten angielski, albo na przykład przed przeprowadzką sobie po prostu poduczycie się go. Myślę, że na pewno wam to pomoże znaleźć tutaj jakąś pracę. Jak twoja rodzina dogaduje się z chłopakiem? Dogadują się cudownie, nie tylko moi rodzice, ale naprawdę moja cała rodzina. Uważam, że fajnie wszyscy go przyjęli i naprawdę bardzo polubili. Mój tata i Kierem mają często dużo wspólnych tematów, także czasami rozmawiają nawet na tłumaczu, ale zawsze sobie radzą. Jak byliśmy na weselu, na przykład mój wujek cały czas zabierał Kierema, więc wszyscy bardzo go polubili i naprawdę bardzo się z tego cieszę. Czy miałaś operację nosa? Dobra, naprawdę kilka osób mi zadawało takie pytanie, czy to tutaj, czy na live'ie, ale nie, słuchajcie, nie miałam żadnej operacji, to jest mój naturalny nos. Co Kierem musi zrobić, aby polecieć z sobą do Polski? Aby Turek mógł wlecieć do Polski czy do Europy, musi mieć wizę. Także my niedługo będziemy się o tą wizę znowu ubiegać u Kierema. Także nagram wam taki filmik, co tam jest potrzebne, jak to w ogóle się robi. Także zostawcie koniecznie subskrypcję na moim kanale z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili tego filmu, bo takich pytań, jak to w ogóle zrobić, jest naprawdę dużo. Jak przetrwaliście związek na odległość? My byliśmy na odległość 3 lata. Przed tym, jak ze sobą zamieszkaliśmy, i pamiętam, że był to ciężki czas. Ale jesteśmy z Kierem świadkami, że jeżeli się chce, no to naprawdę można. My się przyjaźniliśmy 2 lata przed tym, jak w ogóle zaczęliśmy być razem, więc mogłam go lepiej poznać. I też my zawsze mieliśmy do siebie duże zaufanie. Rozmawialiśmy ze sobą codziennie, cały czas mieliśmy kontakt. Często było tak, że na przykład stawialiśmy telefon na kamerce, Kierem robił swoje u siebie, ja robiłam swoje. My razem nawet chodziliśmy spać na kamerkach, słuchajcie. Stawialiśmy normalnie obok łóżka telefony, no i tak zasypialiśmy, rano budziliśmy się również na tych kamerkach, ponieważ mieliśmy podładowane telefony. Więc tak to u nas wyglądało, cały czas ten kontakt mieliśmy, cały czas ze sobą rozmawialiśmy na kamerce, ale też przyjeżdżałam tutaj do Turcji. Na początku przyjeżdżałam tutaj z moimi rodzicami, ponieważ nie miałam 18 lat, a po tych moich 18 urodzinach zaczęłam tutaj przylatywać kilka razy w roku sama. Bardzo się cieszę, że ten etap już mamy za sobą, że to się skończyło, bo naprawdę nie chciałabym przeżywać tego drugi raz. Nie jest to proste. Na przykład pożegnania na lotnisku, wracałam do Polski, nie wiedziałam, kiedy go znowu zobaczę. No, było naprawdę czasami bardzo ciężko. Dlaczego zrezygnowałaś z piłki nożnej? Jak wiecie, ja grałam w piłkę nożną 7 lat. Przed wyprowadzką tutaj do Turcji mój klub, w którym grałam, się rozpadł, dziewczyny szły na studia i każda zmieniała klub na inny. Ja cały czas miałam w głowie, że jak przeprowadzę się do Turcji, znajdę jakiś klub i będę kontynuowała granie właśnie tutaj. Ale jak wam wcześniej opowiadałam, te pierwsze 3 miesiące były dla mnie strasznie ciężkie, jakoś nie mogłam się tutaj odnaleźć i też nie myślałam wtedy właśnie o tym klubie. Jakoś ten czas potem zleciał, nie wiem, teraz już minęły prawie 2 lata, odkąd się tutaj przeprowadziłam i na pewno żałuję, że nie kontynuuję tego dalej. I mam nadzieję, że w przyszłości może jeszcze udałoby mi się grać, chociaż nie wiem, wydaje mi się, że ciężko było mi, wiecie, po takiej przerwie wrócić do tego. Co
Co najbardziej podoba Ci się w Istambule? Ja chyba ogólnie bardzo lubię duże miasta. Jak wiecie, Istambuł jest przeogromny, leży na dwóch kontynentach. Bardzo lubię to, że tutaj naprawdę wszystko można porobić. Jak chcę i się, nie wiem, popływać morzu, to idę popływać morzu. I jak chcę pozwiedzać, to idę pozwiedzać. Podoba mi się, że to miasto tak żyje, że cały czas coś tutaj się dzieje, że jest tyle fajnych miejscówek, do których można pójść. Także słuchajcie, tutaj nie ma opcji, żeby się nudziło. Jest też super komunikacja, dzięki czemu możemy sobie wszędzie fajnie dojechać. Czy boisz się trzęsienia ziemi? Boję się, słuchajcie, trzęsienia ziemi. Niestety Turcja jest tak położona, że te trzęsienia były, są i będą. Nigdy tak naprawdę nie wiadomo, kiedy to się wydarzy. Jakieś tam sytuacje z tymi trzęsieniami tutaj w Stambule już przeżyłam. Na szczęście nie były te trzęsienia duże, więc ich nawet nie odczułam. My mieszkamy w takim całkiem bezpiecznym budynku, więc to mnie zawsze trochę uspokaja, ale mimo wszystko, no, podczas tego trzęsienia ziemi trzeba wiedzieć, jak się zachowywać. Tutaj nikt o tym nie myśli, że na przykład jutro będzie trzęsienie ziemi. Ludzie na co dzień o tym nie myślą i ja też również o tym nie myślę. Mimo wszystko jest to coś strasznego, ale niestety tak już w tej Turcji tutaj jest. Bardzo dziękuję Wam za wszystkie pytania. Tych pytań jest znacznie więcej, także spokojnie mogłabym zrobić drugą część. Jeżeli macie jakieś pytania, na które chcielibyście, abym odpowiedziała w trzecim Q&A, to zapraszam Was koniecznie na mojego Instagrama, bo tam będziecie mogli mi je zadać. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, komentarz i do zobaczenia w kolejnym filmie.